Horoskop dla baranów, lwów i strzelców na miesiąc listopad. Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów i nowych widzów na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na horoskopy. Teraz znaki żywiołu ognia. Zapraszam serdecznie, zrobię krótkie wskazówki, rady, porady na miesiąc właśnie listopad, także zapraszam, kochani. Dziękuję również za wszystkie lajki, komentarze. Proszę o więcej. Dziękuję również za nowe subskrypcje. Proszę też o nowe subskrypcje, o to, by kanał się rozwijał. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do nowych subskrypcji z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali moje darmowe wróżby. Kochani, dzisiaj zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne poprzez mój e-mail. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zaczynamy. Horoskopy dla baranów. Więc kochane barany, macie jakieś sprawy niejasne, jeśli chodzi o uczucia, które chcecie wyzdrowić, umocnić, wzmocnić właśnie w listopadzie. Chodzi o miłość, chodzi o sprawy właśnie tutaj miłosne, romantyczne, uczuciowe, tak? Sprawy partnerstwa, związku. Tutaj było coś chorego, negatywnego, problemy, które Was przeciążały, negatywne myśli i gorące, intensywne uczucia, które Was opływają, tak? Emocje. I tutaj chcecie to wyleczyć, wyzdrowić, wzmocnić, polepszyć. Tutaj również potwierdza to karta tarota, która pokazuje dwa kielichy, czyli jest ważne, by w listopadzie właśnie wróciła harmonia, tak? Ta piękna, romantyczna tej energia, która płynie pomiędzy właśnie męską i damską, tak? Dłonią, powiedzmy, splątaną ze sobą, czyli męska i żeńska energia, która jest tutaj harmonijna, piękna, piękne właśnie emocje tutaj przepływają, tak? Balans. Także tu główny temat miłosny, uczuć, który ma się właśnie w miesiącu listopadzie polepszyć, wyzdrowieć. Tutaj bardzo, bardzo wyraźnie chodzi o sprawy uczuciowe, ponieważ potwierdzają te dwie karty, tak? Miłość, serce, dwoistość, emocje, harmonia, balans. Także to jest Wasz temat, ponieważ jesteście teraz jacyś smutni, smutne. Widać, że rozpaczacie, płaczecie, nie widzicie jakiejś przyszłości już załamanej i tak dalej, więc trzeba te sprawy, kochane barany, w listopadzie wyjaśnić. Dziękuję serdecznie baranom i zapraszam lwy. Kochane lwy, dla Was rada kart Lenormanda i Tarota na miesiąc listopad. Proszę o wskazówkę dla lwów. Proszę o wskazówkę dla lwów. Tutaj się też jakaś karta już odwróciła, widzę. W trakcie tasowania, moment. Widziałam, że jedna mi się odwróciła podczas właśnie tasowania, ale nie ma. Czy znowu się odwróciła? Ok, czyli jeszcze jedną trzeba wyciągnąć. O, ta właśnie się odwróciła, proszę zobaczyć. I teraz ją wyciągnęłam. My God, chciałam powiedzieć. Dobrze. Tutaj, kochani, chodzi o jakiegoś mężczyznę, jakieś straty, tak? Straty i chcecie to naprawić. Chcecie te straty, szkody
wszystkie jakieś, nie wiem, frustracje w tym związku z mężczyzną. Chcecie to wyjaśnić. Będzie tu jakaś wiadomość lub od mężczyzny. Od mężczyzny będzie tu jakaś inicjatywa kontaktu, jakiś list, wiadomość, e-mail, no nie wiem, WhatsApp i tak dalej, czy jakiś kontakt od mężczyzny, jeśli czekacie na Waszą osobę kochaną, jakiś kontakt, ponieważ były tej straty, ta frustracje, nie wiem, kłótnie, zerwanie może szkody, tak, w związku, w relacji z tym mężczyzną, to tutaj będzie znów odnowienie, nie wiem, zgoda, pojednanie, wyciągnięcie ręki, kontakt, spotkanie, być może właśnie, ponieważ jest to dla Was obojgu bardzo ważne, istotne, tak, by się pogodzić, by się pojednać, być może jesteście z przeznaczenia sobie tej dani, być może bliźniacze dusze, więc po prostu jest dla Was obojgu ważne, by się pogodzić, by znów mieć kontakt, by pisać, spotykać się, by rozmawiać, wyjaśniać. Szczury mówią właśnie też o lękach, tak? Czyli macie jakieś lęki właśnie, że ta relacja być może się już skończyła, że już nie ma żadnej szansy. Niemniej jednak będzie tu jakiś kontakt w listopadzie. O, dwie karty mi wypadły. Tutaj tak, boli Was głowa, jesteście aż po prostu, być może nawet oboje, obolała głowa, która pęknie wręcz wraz z tym intensywnym myśleniem, tak? Z tego intensywnego myślenia, rozmyślania, analizowania. Tutaj królowa pentakli, czyli chcecie coś na pewno stabilnego zbudować, czekacie na wyjaśnienie, by zbudować coś stabilnego, coś pięknego. Coś, co jest zgodne z Waszą naturą, więc być może się nawet rozwinie coś stabilnego. Jesteście w oczach tego mężczyzny osobą stabilną, zaradną, przedsiębiorczą, dobrą partnerką, matką i tak dalej, która jest odpowiedzialna, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, więc tutaj będzie jakaś próba właśnie zgody, akcji, kontaktu. Także życzę Wam, byście wyjaśnili te sprawy w listopadzie i zapraszam teraz wszystkie strzelce. Proszę o wskazówki dla strzelców. Tutaj mam już sprawy, które trzeba zaobserwować, kochane strzelce. To są sprawy Waszej stabilności, egzystencji, bezpieczeństwa. Niezależnie o jakie bezpieczeństwo tutaj chodzi, tak? Czy chodzi o bezpieczeństwo, nie wiem, mieszkaniowe, domu, czy zawodowe, finansowe. Tutaj tak jakby chcielibyście, o, tutaj chodzi o być może rodzinę, 10 kielichów mi wypadło też, czyli być może chodzi tu o sprawy właśnie rodzinne, sprawy związku, relacji, miłości, tak? Sprawy romantyczne. To trzeba wyjaśnić, czyli stabilność związku trzeba wyjaśnić. Zobaczyć, gdzie właśnie tutaj są problemy. Zauważyć, spojrzeć, doinformować się, przeanalizować, przemyśleć dokładnie, gdzie są tutaj problemy, że nie możecie, strzelce, jakby mieć właśnie stabilnego związku, że podupada ten związek. Tutaj jesteście w jakimś, nie wiem, jakiejś rozterce, nie umiecie podjąć decyzji, możecie się zdecydować. Niemniej jednak chcecie jeszcze raz spróbować, ponieważ jest karta początku, karta głupca, czyli zacznięcia czegoś od nowa, od zera, tak? Jest tutaj już dużo emocji, które się kłębią, jest chęć właśnie zaczęcia wszystkiego od nowa, od zera, nowy cykl, tak? Nowa droga, czyli chodzi tu o sprawy emocjonalne właśnie, bo jest 10 kubków, czyli miłość, spełnienie, chodzi o spełnienie emocjonalne, o szczęście,
o Waszą rodzinę, Wasz związek, być może nawet dzieci, o to byście byli właśnie w tym związku, w tej relacji szczęśliwi. I to chcecie jeszcze raz spróbować, być może nowa szansa, tak? Chcecie o to zawalczyć, czyli na dnie widzę jeszcze karty Tarota, rycerza mieczy, czyli chcecie zawalczyć również o to spełnienie emocjonalne w związku, o Waszą stabilność, o bezpieczeństwo Wasze w związku. Przemyśleć, czyli przeanalizować właśnie sprawy, które zaważają na tym, byście byli szczęśliwi. Zawalczyć proszę w listopadzie o Waszą relację, o Wasze sprawy emocjonalne, uczuciowe, o Wasze szczęście właśnie w rodzinie, w związku. Jeśli ktoś z Was, kochani, kochane strzelce, pyta o sprawy zawodowe, to tak samo proszę przyglądnąć się, jak można polepszyć Waszą egzystencję, sprawy zawodowe, finansowe, jak polepszyć, byście byli, nie wiem, stabilnie usytuowani, zacząć jeszcze raz tutaj od zera, od nowa, być może szukać nowych jakichś kontraktów, by mieć również w tej kwestii finansowo-zawodowej spełnienie, tak? Trzeba walczyć, być aktywnym, energicznie w listopadzie, by się to właśnie mogło spełnić. I podjąć jakąś decyzję, nie być takim niezdecydowanym, niepewnym. Tej karta też podjęcia jakiejś decyzji, może wyboru właśnie. Także dziękuję wszystkim znakom żywiołu ognia, baranom, lwom i strzelcom. Życzę pięknego miesiąca listopada i do usłyszenia już wkrótce.